Joanna Wrześniewska-Zigar, witam Państwa ponownie. Rozmowa wydarzeń i moi goście zgodnie z zapowiedzią Cezary Tomczyk, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Witam. Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień witam dobry. Panów. Panowie, czy polska ofensywa w Brukseli, zarówno premiera, który wraz z premierem Portugalii stanął na czele szczytu państw, 15 państw, które są w podobnej sytuacji do naszej, to znaczy najwięcej mogą stracić, jeśli chodzi o swoje budżety, i ofensywa również prezydenta, który też wybrał się do Brukseli, pomogą nam obronić te 300 miliardów złotych z Funduszu Spójności i pieniądze na rolnictwo również, które z Unii mamy dostać na lata 2014-2020. Na pewno szczyt, który trwa teraz, albo być może właśnie się zakończył, jest bezprecedensowy, no, dlatego że w siedzibie Parlamentu Europejskiego spotyka się 15 przywódców krajów, tych, którzy są za polityką spójności i za utrzymaniem budżetu unijnego. Koalicja biednych. Koalicja, myślę, tych, którzy są za rozwojem, a nawiązując do Pani pytania, ja się cieszę, że tutaj ten duet premier-prezydent bardzo dobrze działa, bo dzisiaj prezydent Rzeczpospolitej też jest w Polsce i ta polityka zagraniczna w takim wydaniu ma ogromny sens. Mówimy o ogromnych pieniądzach, bo tak jak powiedział premier ostatnio w parlamencie, w sumie mówimy o około 400 miliardach złotych, z czego 300 to polityka spójności, czyli te pieniądze, które w przyszłości powodują rozwój, czyli te, które idą na firmy, na zwalczanie bezrobocia, dodatkowe miejsca pracy, drogi i tak dalej, i tak dalej. To zaraz będziemy jeszcze wracać do tych sum, bo tutaj mamy pewien problem, trochę co innego mówi premier, mówi co innego Jarosław Kaczyński, ale jak panowie jeszcze pozwolą, czy my mamy w ogóle jakąś kartę przetargową w tych negocjacjach budżetowych? Czy mamy pozycję negocjacyjną? Czy ten klub tych biedniejszych państw może postawić na swoim? Ja się obawiam właśnie tego, że ta polityka, którą rząd pana premiera Donalda Tuska w ostatnim czasie prowadził w Unii Europejskiej, osłabił bardzo mocno naszą pozycję negocjacyjną. Bo jeśli pan premier od razu na początku tych negocjacji właściwie spuszcza z tonu, bo pani mówiła o tych liczbach, że jest takie żonglowanie tymi liczbami. My jesteśmy właśnie bardzo zaniepokojeni, że pan premier tak tymi liczbami żongluje, bo najpierw mówił o 300 miliardach złotych już dawno temu, które w kampanii jeszcze, które ma Polska otrzymać z Unii Europejskiej. Dzisiaj, kiedy mówi, a mówił o tym ostatnio w parlamencie, o 400 miliardach złotych, to tak naprawdę już spuszcza z tonu, bo mówi dzisiaj pozornie więcej, pozornie 100 miliardów więcej, ale dodaje do tego pieniądze, które powinny trafić do polskich rolników w ramach wspólnej polityki rolnej, a jeśli by sumować te pieniądze, to byłoby prawie 500 miliardów złotych, więc dzisiaj tak naprawdę premier na samym początku negocjacji jedzie do Brukseli i od razu stawia polskie oczekiwania na niższym progu, niż one powinny być. Panowie, więc, bo to wygląda na to, Plus, tak? Jeszcze dokończę tylko bardzo krótko, plus jednak od razu takie mówienie, że nie jest możliwe ostre postawienie sprawy, również weta, bo weto też jest takim elementem, który moglibyśmy wykorzystać, czy może tak naprawdę grozić bardziej w tych negocjacjach. Z góry odrzucanie, że tego weta na pewno nie będzie, też na pewno polskie pozycje obniża. Ale wygląda na to, że zdecydujemy się, nasi negocjatorzy w Brukseli zdecydują się bronić za wszelką cenę tej polityki spójności, a więc tych 300 miliardów złotych kosztem rolników, którzy mieli dostać z Unii na lata 2014-2020 150 miliardów złotych. I jak nam powiedziała nasza reporterka z Brukseli, tutaj będzie dopuszczalne pole manewru. I skoro premier już mówi o 100 miliardach, to rozumiem, że już 50 miliardów, na 50 miliardów mniej nie, się zgadzamy. Absolutnie tutaj, nie zgodziłbym się z tą tezą, pani redaktor. Ważne, mówi Donald Tusk, jeszcze tylko dodam, Donald Tusk mówi dzisiaj z Brukseli, ważne, by spójność nie była jedyną ofiarą cięć. To znaczy, cały czas trwają negocjacje. Tu nie możemy mówić, że coś zostało stracone. Rolnictwo wymaga wsparcia i na pewno to wsparcie będzie. Na pewno będzie na tym samym poziomie, a wydaje mi się, że znacznie lepszym niż do tej pory. Polska no właśnie, jest podobno dostaniemy dużym, o 3 euro mniej na osobę. Polska jest dużym beneficjentem środków, jeżeli chodzi o rolnictwo, jednym z największych. To było widoczne, dlatego w tej chwili trzeba zjednoczyć wszystkie siły.
tutaj u nas w kraju wykorzystać te możliwości, aby jak najlepsze warunki wykorzystać, bo to nam się opłaci, szczególnie tak jak pan premier powiedział, że to jest ważne na etapie kryzysu, kiedy te środki tak z polityki spójności. Ale myśli pan, że możemy troszkę pozwolić sobie uszczknąć? Ja myślę, że tutaj nie ma mowy o uszczknięciu. Tu trzeba do końca walczyć i nasze argumenty wyciągać na stół. Myślę, że pan premier ma takie argumenty i te warunki, które zostaną wynegocjowane. Ale ja bym tutaj się nie premiera to nie wynika jednak. A wydaje mi się, że jednak tak. Dlatego też ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego tutaj stoimy na stanowisku, że jeżeli chodzi o środki na rolnictwo, to one nie mogą być mniejsze jak do tej pory. One muszą być porównywalne z tym, no to co było, bo rolnictwo cały czas wymaga. To jakby zareagowało, gdyby premier przyjechał z Brukseli i powiedział, no niestety nie będzie 150 dla rolników, tylko 100. Ja myślę, że nie ma i nie będzie takiej sytuacji i to jest w tej chwili, że tak powiem, takie gdybanie. Natomiast sytuacja będzie dobra, bo cały czas negocjacje trwają. Teraz pan Tomczyk, czy dopuszcza pan taką możliwość, że pozwalamy uszczknąć trochę tych pieniędzy dla rolników, a zostawiamy w całości te 300 miliardów budżetu spójności, ponieważ jest to budżet rozwojowy, tutaj infrastruktura, drogi i tak dalej, i tak dalej. Nasi rolnicy niewiele stracą, jeśli przyjmą tę wersję, o której mówiła nasza reporterka z Brukseli, bo wówczas najwięcej stracą rolnicy francuscy i niemieccy. Znaczy, los polskich rolników jest chyba dla wszystkich partii w parlamencie bardzo ważny. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby na tym polscy rolnicy mogli stracić. Myślę, że raczej mogą zyskać. Ale tutaj ja słucham pana posła Sasina, który moim zdaniem to jednak trochę hipokryzji w tym jest, bo największym chętnym do cięć są jednak Brytyjczycy, sojusznicy Prawa i Sprawiedliwości w Europarlamencie. I my teraz tak naprawdę są cztery propozycje na stole. Jest propozycja brytyjska, która mówi ciąć 200 miliardów. Jest propozycja powiedzmy niemiecko-francuska, która mówi ciąć, ale jakieś 80 miliardów, czyli powiedzmy umiarkowanie. Jest propozycja cypryjska, czyli prezydencji, aby ciąć niby o 50 miliardów, ale tak naprawdę to jest dla nas bardzo niebezpieczne, bo oni chcą właśnie ciąć politykę spójności. Nie ma w tych negocjacjach mowy o cięciach dla rolników. To dlaczego dla premier mówi, że ważne jest, by spójność nie była jedyną ofiarą cięć? To ma na myśli jaką jeszcze ofiarę? Znaczy, nie rolnictwo, to okej, ale w tej chwili w ogóle mówimy o cięciach. Znaczy, to jest kwestia, jakie te cięcia będą. Bo żadna z tych propozycji, która się pojawia, nie mówi o tym, że budżet będzie powiększony. Znaczy, jeżeli weźmiemy pod uwagę inflację, no to wiemy, że ten budżet się zmniejszy. My chcemy, żeby zmniejszył się nieznacznie, a Brytyjczycy chcą, żeby zmniejszył się o 200 miliardów euro. To są ogromne pieniądze i tutaj bym upatrywał wtedy niebezpieczeństwa, bo jeżeli Brytyjczycy mówią o zrównaniu dopłat, to raczej myślą o tym, żeby zrównać je w dół albo zrównać je do zera, bo Brytyjczycy nie korzystają w takim stopniu ze wspólnej polityki rolnej jak inne kraje europejskie, takie jak Polska czy Francja. Jeśli można, miałem taką propozycję, panie pośle, żebyśmy rozmawiali jednak o poważnych sprawach na pewnym poziomie merytoryczności, a nie propagandy. Dajmy naprawdę spokój już tej propagandzie. Rozumiem, że pan dostał pewnie jakieś przekazy dzisiaj, gdzie tak trzeba tych Brytyjczyków podkreślić. I musi pan pewnie o tym mówić. Ale naprawdę i my mamy swoich sojuszników w parlamencie, macie swoich. Wasi też sojusznicy bardzo mocno chcą cięć. Niemcy przewodzą też tym, którzy chcą ograniczać budżet Unii Europejskiej. Więc nie przerzucajmy się, tu nawet rozmawiajmy poważnie. Myślę, że ta sprawa wymaga rzeczywiście poważnej rozmowy, aż bardzo poważnej rozmowy wymagają sprawy dopłat dla rolników, bo jak my wstępowaliśmy do Unii Europejskiej kilka lat temu, to wtedy zakładaliśmy, że mniejsze dopłaty dla polskich rolników na początku to jest coś, co jednak po pewnym czasie w kolejnych budżetach Unii Europejskiej zostanie wyrównane. To znaczy, że polscy rolnicy będą mieli takie same szanse i takie same prawa do pieniędzy europejskich, które mają rolnicy na zachodzie Europy, w starych krajach Unii Europejskiej. Dzisiaj negocjujemy kolejny już budżet europejski. Ja z niepokojem słyszę od przedstawiciela PSL-u, no, że jednak koalicjanta partii rządzącej, który mówi, że ten budżet dla rolników na pewno nie będzie mniejszy i że na pewno będzie na takim samym poziomie, jak był dotychczas. Otóż my byśmy oczekiwali, żeby on był jednak na wyższym poziomie, ponieważ nawet minister Sawicki z PSL-u swojego czasu mówił o tym, że my się będziemy jednak domagać, żeby sukcesywnie te dopłaty dla polskich rolników rosły. My krytykowaliśmy ministra Sawickiego za to, ponieważ my byśmy domagali, żeby
polski minister rolnictwa mówił o zrównaniu, a nie takim proszę, kroczącym. Ale kiedy wchodziliśmy do Unii, nie było jeszcze kryzysu. Kroczącym podwyższaniu. No ale dlaczego my mamy. Dlaczego są te cięcia? Dlaczego my na ołtarzu tego kryzysu mamy składać polskich rolników? To jest sprawa, którą polski rząd rzeczywiście to zawalił. Wolałby pan, żeby jednak ze spójności bardziej uciąć niż rolnikom? Powiem, tylko jeszcze ostatnie zdanie o rolnikach. Polski rząd tą sprawę rzeczywiście zawalił. Polska prezydencja to był taki moment, kiedy można było bardzo mocno postawić sprawę zrównania dopłat. Polski rząd w ramach priorytetów polskiej prezydencji nie zawarł tej sprawy. Czyli tak naprawdę uznał, że wszystko jest w porządku. W porządku jest to, że polscy rolnicy dostają mniej pieniędzy. I nie stawiajmy sprawy w ten sposób jak pan premier, że najważniejszy dla Polski jest fundusz spójności, a sprawy wsi się nie mniej liczą, bo sprawy spójności, tutaj mamy też bardzo duże uwagi do tego, jak ten fundusz spójności był w ostatnim budżecie Unii Europejskiej realizowany. Jednak dość bardzo duża rozrzutność, jeśli chodzi o te inwestycje, nie do końca dobre wykorzystanie tego funduszu spójności. A ponadto jedna jeszcze bardzo poważna uwaga. No, jak rząd zamierza rozwiązać problem oto taki, że w następnym okresie, w tym budżecie, którym mówimy, bardzo wielu beneficjentów, a na przykład polskie samorządy nie będą w stanie w ogóle tych pieniędzy wykorzystywać. No właśnie, to po co nie walczyć, skoro nie potrafimy ich wydać? Bo te polskie samorządy nie będą miały pieniędzy na wkład własny. Bo są zadłużone, oczywiście. Więc to jest jednak coś, ja na co musimy spojrzeć pośle. Bardzo mocno całościowo. Ale to chyba nie powód, żebyśmy rezygnowali z pieniędzy. Absolutnie, ale to jest, myślę kompleksowo o tym. To jest właśnie demagogia, to co pan poseł tutaj mówi, bo nie mówi o konkretach, tylko mówi o rzeczach, które nie są w rzeczywistości, nie funkcjonują. Dlatego, że, panie pośle, dopłaty zwiększały się przez te lata, jak weszliśmy do Unii Europejskiej. To pan chyba nie pamięta. Z roku na rok one były coraz wyższe. Ale uzyskaliśmy do jakiego zachodnioeuropejskiego? Wiele krajów ze starej piętnastki ma niższe dopłaty bezpośrednie, bo mówimy o bezpośrednich dopłatach, niż Polska. Natomiast trzeba popatrzeć na drugi filar. To nie można się koncentrować tylko na tej części, filar? Bo to są wszystkie. To jest drugi filar. To są środki, które idą na wieś, na wsparcie rozwoju strukturalnego na wsi, na przemiany strukturalne. I tutaj Polska ma jedne z największych środków, jeżeli popatrzymy globalnie. Jakie to są środki, w jakiej wysokości? To są środki jedne z najwyższych w Unii Europejskiej, więc tutaj patrzmy całościowo, bo tak, ja się zgadzam. Mamy niższe dopłaty niż niektóre kraje europejskie, natomiast globalnie jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o całe środki, życie które jeszcze trochę trafiają na wieś, bo jeżeli wybuduje się drogę na wsi, jeżeli da się rolnikowi naciągnik, proszę popatrzeć w tej chwili, jak zmieniło się całe otoczenie rolnictwa, jakim sprzętem jeżdżą rolnicy, to te środki jednak trafiły i dbajmy o to w przyszłości, aby w dalszym ciągu środki związane z bezpośrednimi dopłatami, a nie, upieramy się bezpośrednie dopłaty. To jest mały fragment tylko tego, co trafia do środowiska wiejskiego. Więc tutaj mniej propagandy sukcesu, natomiast popatrzmy na to, co przed nami i co możemy propagandy sukcesu to raczej rząd dzisiaj uprawia. Gazeta Wyborcza dzisiaj straszy, że jeśli jednak dojdzie do zmniejszenia znacznego tego budżetu spójności, to możemy zapomnieć o prawie 2000 kilometrów dróg ekspresowych i tysiącach nowych miejsc pracy. Znaczy, polityka spójności z punktu widzenia budżetu Unii jest naprawdę kluczowa. To komisarz Lewandowski często mówi, że to są środki kohezyjne, czyli takie prorozwojowe. I tak naprawdę o to chodzi, bo te pieniądze z polityki spójności generują w przyszłości miejsca pracy, to one zapewniają te pieniądze na przykład na roboty publiczne, na budowę autostrad, na dotacje i tak dalej, i tak dalej. Tylko druga... pytanie, czy będziemy mieli z czego dołożyć do tych środków, bo tak jak mówił Jacek Sasin, samorządy biedne są bardzo i zadłużone. Mamy w tej chwili tak naprawdę dwa tory negocjacji, te, które dotyczą Brukseli. Mówimy o wysokości i o możliwości wydania tych pieniędzy. I mamy drugi tor, który jest w Polsce i to, czym zajmuje się Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. To się nazywa Wieloletnie Ramy Strategiczne. I dopiero Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przy współpracy z marszałkami województw określi, jakie będą zasady wydawania pieniędzy w kraju w ramach polityki spójności. Także przecież urzędy marszałkowskie, znaczy w ich interesie jest, żeby te pieniądze samorządom przekazywać. No, nikt sobie nie pozwoli na to, żeby one leżały gdzieś na kontach. A czy to, że się godzimy na pakt fiskalny, na to, żeby Unia Europejska objęła, strefa euro objęła nadzorem nasze banki, to jest jakaś karta przetargowa w tych negocjacjach obecnie budżetowych? Znaczy, proszę pamiętać, że jeżeli chodzi w ogóle o pakt fiskalny i o tą część fiskalną w ogóle w Unii Europejskiej, to my jesteśmy w tej dużo lepszej sytuacji, bo to od nas można czerpać wzorce, to my narzucamy pewien styl rozwiązania.
rozwiązywania spraw. To nasz nadzór finansowy sprawdził się podczas kryzysu. Ale znaczy, to nie nasz nadzór finansowy będzie kontrolować całą Unię Europejską. Tak, tylko że my chcemy przekazać te dobre wzorce dla Europy. Znaczy, przez to, że nadzór finansowy nie działał nad takimi krajami jak na przykład Grecja, Hiszpania czy Portugalia, to mamy w tej chwili to, co się dzieje w Europie. Znaczy, że z naszej perspektywy ten pakt fiskalny oczywiście w pewnych ramach jest dobry. Pozwoli pan, że ja jeszcze zapytam Prawo i Sprawiedliwość, co partia zrobiła, żeby wspomóc nasze negocjacje budżetowe w Unii Europejskiej? Spotykali się posłowie Prawa i Sprawiedliwości, przywódcy z przywódcami unijnymi, Brytyjczykami, żeby przekonać ich do tego, żeby ten budżet jednak cały w całości czas, my cały czas przekonujemy naszych sojuszników, naszych partnerów w Parlamencie Europejskim. Te rozmowy z Brytyjczykami jakby trwają na różnych poziomach. Takim najwyższym i widocznym poziomem był list prezesa Jarosława Kaczyńskiego do pana premiera Camerona, gdzie przekonywał, dawał argumenty za tym, aby ten budżet dla Polski był jednak nie niższy niż tego oczekujemy, ale też jakby deklarujemy wsparcie dla rządu w tej sprawie. To jest też bardzo ważne. W trakcie ostatniej debaty w parlamencie w tym ubiegłym tygodniu zaproponowaliśmy projekt uchwały wspierającej rząd. Niestety ta uchwała też została, jak wszystkie projekty Prawa i Sprawiedliwości, odłożona do zamrażarki. Zaproponowaliśmy też i dotrzymamy tego, że nie będziemy w tym czasie inicjatyw politycznych przeciwko rządowi w parlamencie prowadzić. Jaka była efektywność przekonywania? No właśnie żadne. Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe, Cezary Tomczyk, Platforma Obywatelska. Dziękuję panom bardzo. A za chwilę informacje Polsat News. Zapraszam państwa.